Wspomnieliście także w jednym z wywiadów o groźbach śmiertelnych, które otrzymywaliście. Czy zgłosiliście sprawę na policję? Tak, zgłosiliśmy sprawę na policję, sprawa trafiła do sądu. A wiadomo już, kim była osoba, która to wszystko wysyłała? No niestety nie właśnie. Cały czas jakby trwają poszukiwania. Nie wiem, czy to w ogóle się rozwiąże. Różnie bywa. Co zrobić, żeby unikać takich sytuacji, twoim zdaniem? No bo to nie jest pierwsza nagłośniona przez gwiazdy sprawa. Mhm. Uniknąć się chyba tego nie da tak naprawdę. No każdy tak naprawdę jest narażony na tego typu sytuacje. No ja się staram nie czytać jakichś takich straszniejszych komentarzy czy wiadomości. No te groźby były bardzo przykre, w szczególności pod tytułem moich dzieci, więc bardzo mnie dotknęły. Mam nadzieję, że już do tego nie dojdzie.